Ewa Koralewicz, witam w kolejnym wydaniu wydarzeń. 60 obdarowanych rodzin, czyli finał Szlachetnej Paczki. Będzie remont ulicy Kraszewskiego. Pisali listy, aby pomóc więzionym i prześladowanym. Za nami kolejny maraton pisania listów. Łzy wzruszenia rodziców i uśmiech na twarzach dzieci, czyli 15 finał Szlachetnej Paczki. W ubiegły weekend do najbiedniejszych rodzin w kraju trafiły prezenty od tysięcy Polaków. To czas radości i spełnienia marzeń dla obdarowanych, ale także tych, którzy dzielą się dobrocią. Radość nie do opisania. Takie niespodzianki w tej rodzinie pojawiają się tylko od święta. Z trójką dzieci przy skromnych dochodach pani Ewie trudno związać koniec z końcem. W paczkach znalazła się żywność, słodycze, kurtki i buty na zimę. W zamian proste dziękuję. Bardzo trafione i chemia, no bo to wszystko trzeba kupić. Czy proszek, czy płyn, czy cokolwiek innego, no niestety. Jak nie ma, to prania nie zrobi, no a przy trójce dzieci, no i jeszcze trójka dorosłych dziadziol też. Duży dar i dobrze, że ludzie takie coś organizują. Jakby człowiek mógł, to by też chętnie kiedyś pomógł. Aż trudno uwierzyć, że 15 lat temu na ten moment czekało zaledwie 30 rodzin w całym kraju. Dziś Szlachetna Paczka dociera do ponad 20 tysięcy rodzin. Na taki efekt pracuje potężny sztab ludzi. Darczyńcy robią zakupy zgodnie z listą od potrzebujących rodzin. W akcję każdego roku włączają się tysiące Polaków. Jedni samodzielnie robią zakupy, inni pomagają za pośrednictwem strony internetowej. Zawsze staramy się brać udział w takich akcjach charytatywnych. Nie tylko jest to Szlachetna Paczka, też działamy w Banku Żywności. Takie nasze, jak tam pani wolontariusz, które już sobie powiedziałam, takie nasze hobby. Staramy się zawsze zaangażować całą rodzinę, przyjaciół. Także w tej paczce też uczestniczyły nasze najbliższe osoby. Były pralki, lodówki również. Niektóre naprawdę były wartościowe rzeczy. Ja na przykład dzisiaj miałam rodzinę, która dostała 43 paczki. To jest naprawdę sporo. Cały zestaw mebli. W samym sztabie łańcuckim udało się wspomóc 60 rodzin. Reakcje rodzin były cudowne, w ogóle prawdziwe. Wolontariusze, którzy byli ze mną, wzruszali się tak samo jak i rodziny. Więc po prostu emocje niesamowite. Pracy jest dużo, ale warto. I wszystkich zachęcam od razu do udziału w kolejnych edycjach. Paczka naprawdę otwiera na drugiego człowieka. Pokazuje, że człowiek wokół naprawdę może potrzebować pomocy i że można mu pomóc. Sukces Szlachetnej Paczki to zasługa wolontariuszy. W tym roku w łańcucie działało 40 osób. Mamy bardzo zgraną paczkę i w tym roku naprawdę zgłaszali się fantastyczni ludzie. Zgłosiło się 40 osób jako wolontariuszy. To jest rekord jak na razie chyba w całym województwie. Wolontariat, jak się okazuje, to nierzadko ciężka fizyczna praca. Ale wszystko schodzi na drugi plan, kiedy można pomóc drugiemu człowiekowi. Jesteśmy nieraz kierowcami, rozwozimy paczki. Widzimy najwięcej z wszystkich tutaj, bo widzimy wiele rodzin. No, oni się strasznie cieszą, dzieci biegają, także nie jest to lekkie. Czasami wnosimy węgiel, czasami nosimy szafki, czasami nosimy lodówki na drugie, czwarte piętro. Jest różnie, jest ciężko, ale jest fajnie, warto spróbować. Jestem w tym roku po raz pierwszy darczyńcą, wolontariuszem, darczyńcą też. I cały rok naprawdę to jest trzy miesiące ciężkiej pracy, no ale potem efekty są fantastyczne. To pewne. Ulica Kraszewskiego będzie remontowana. Jest potwierdzenie nie tylko ze strony władz miasta, ale również samego marszałka województwa Władysława Ortyla. Dzięki ogromnemu zastrzykowi gotówki dla województwa podkarpackiego możliwe będzie zrealizowanie wielu inwestycji, które nie doczekały się swojej realizacji w 2015. 2016 to rok, który dla mieszkańców przy ulicy Kraszewskiego będzie się wiązał z utrudnieniami, ale zarazem z nadzieją, że ulica, o remont której tyle walczyli, wreszcie się jej doczeka. Rozmowy prowadzone na szczeblu miasta-województwo w końcu zakończono pełnym sukcesem dla Łańcuta. Udało się przekonać, że droga ta nie może czekać kolejnego roku na przebudowę. Będzie w przyszłym roku i w roku następnym, czyli w 2016 i w 2017. Mamy obietnicę województwa, że w roku 16 idą przetargi i rozpocznie się inwestycja. Dzięki wspólnym staraniom marszałek Władysław Ortyl podczas konferencji prasowej 1 grudnia potwierdził informację o remoncie. Będzie to dotyczyło rozbudowy drogi Sokołów Małopolski Łańcut Kańczuga Żurawica na odcinku Czarna Łańcut. Bardzo zła droga, także z budową mostu na rzece Wisłoki, Mikośce. Jeszcze ulica Kraszewskiego w Łańcucie będzie zrobiona. Tutaj też będzie uruchamiana tutaj z tego programu. W związku z tym, że jest to droga wojewódzka, konieczne było podpisanie porozumienia, ale także udzielenia pomocy finansowej. Musimy dofinansować nie swoje inwestycje, ale dla mieszkańców jest to ważna droga. Dlatego na ostatniej sesji Rada zgodziła się na podjęcie uchwały o przekazaniu środków finansowych w ramach pomocy finansowej dla województwa. To będzie w przyszłym roku i w roku następnym, czyli w 2016 i w 2017. Kiedy więc możemy liczyć na rozpoczęcie robót?
To zależy od województwa, już dlatego, że ta droga jest robiona i u nas na terenie miasta Łańcuta i też po stronie gminy Czarna, bo tam chodzi też o most między innymi na rzece Wisłą, więc ona będzie robiona aż kompleksowo, więc na pewno też się nie zakończy w ciągu miesiąca, czy dwóch, czy trzech. Przynajmniej te dwa lata mniej więcej potrwa inwestycja, dlatego że tam idzie do wymiany wszystko. Czyli cała nawierzchnia, infrastruktura pod spodem, chodniki i wszystko towarzyszące, czyli kanalizacja itd., itd. Mocno liczymy, że to początek samych dobrych wiadomości płynących z Urzędu Marszałkowskiego. Chodzi przede wszystkim o współczucie i o to, że każdy list ma znaczenie. Im więcej, tym większe szanse dla tych, którzy potrzebują pomocy. Kolejny już maraton pisania listów w obronie więzionych i prześladowanych zorganizowała organizacja Amnesty International. W naszym mieście już po raz drugi do akcji włączyła się młodzież z Ekonomika. To nie jest zwyczajna lekcja pisania listów, ani też omawianie lektury. To historie, które zdarzyły się naprawdę i nikt nie zna ich zakończenia. W tym roku już po raz drugi zespół szkół nr 3 w Łańcucie wziął udział w maratonie pisania listów. Tym razem można było stanąć w obronie jednej z trzech spraw. Tak, wybraliśmy trzy osoby. Po prostu poruszyła nas ich historia. Jedna z osób jest pani, która została porwana i z zamkniętymi oczami musiała podpisać zeznania przeciwko niej. Kolejną osobą jest mężczyzna, który udostępnił na swoim Twitterze takie obrażające słowa na temat rządu. Trzecią opcją są dziewczynki, które są zmuszone do małżeństwa. Są to bardzo młode dziewczyny i nie mają prawa do nauki, muszą urodzić tyle dzieci, ile im będzie kazał mąż. Akcja została przeprowadzona przez samorząd uczniowski na czele z opiekunem Sylwią Dubiel. Dzięki zaangażowaniu całej szkoły udało się napisać 297 listów. Najwięcej w sprawie dziewczynek zmuszanych do małżeństw. Cześć! Masz czas. Organizujemy maraton pisania listów w sprawie. Możesz pomóc dowolnemu człowiekowi zmienić jego życie. Chodzi o świadomość, że chociaż są bardzo młodymi ludźmi, mogą coś zmienić na lepsze. Maraton pisania listów w obronie niesłusznie skazanych to prawdziwa lekcja obywatelskiej postawy. Chcemy pomóc ludziom. Jako jedyna szkoła w powiecie łańcuskim organizujemy Amnesty International. Uważamy, że to jest bardzo pomocna wręcz akcja. Jak mówią przedstawiciele Amnesty International, takie masowe akcje jak maraton pisania listów bardzo często kończą się sukcesem. Bywa, że dany rząd ugina się pod międzynarodową presją. Przykładów jest znacznie więcej. Jest więc też nadzieja na szczęśliwe zakończenie trzech historii, w obronie których stanęli uczniowie z łańcuckiego Ekonomika. Uczniowie chętnie biorą udział w naszej akcji. Dołączają się. Chcą pisać nawet po kilka listów, chcą bronić tych ludzi. Na promocji swojej najnowszej książki Zbigniew Trześniowski zapowiedział, że to jego ostatnia publikacja. Czytelnicy mają jednak nadzieję, że legenda naszego lokalnego środowiska nie poprzestanie na ostatniej książce To i owo o Łańcucie. Dzięki jego legendom i opowiadaniom poznajemy nieznane nam osoby, miejsca czy historie związane z Łańcutem i najbliższą okolicą. Czekałem jako bibliotekarz, czekałem na książkę. Czytelnicy właśnie często wypożyczają jego książki. Regionalna taka literatura jest popularna u mnie w bibliotece. Opinie pana Tomasza i czytelników z jego biblioteki podzielała większość gości, którzy przybyli na premierę książki To i owo o Łańcucie Zbigniewa Trześniowskiego. No tak, no bardzo mi miło z tego tytułu, no ale to jest i bardzo dla mnie no jakieś krępujące, no po prostu jestem raczej człowiekiem z bardzo takim skromnym, nieśmiałym, a tu przy takim audytorium występować. Pan Zbigniew jak zawsze skromny, ale w naszym środowisku to prawdziwa legenda. Z wykształcenia ekonomista, emerytowany pracownik Urzędu Miasta Łańcuta. Swoją popularność zyskał dzięki napisaniu kilkunastu książek związanych z Łańcutem i jego najbliższymi okolicami. Zadebiutował w 1992 roku książką pod tytułem Ditko spod Kamiennego Mostu. Od dawna interesuje się dziejami miasta oraz regionu, a owocem tej pasji są zebrane, a także spisane legendy i opowieści o rodzinnym mieście i jego okolicach. Zorganizowanie w bibliotece spotkania z panem Trześniowskim to pewność, że sala wypełni się po brzegi. Nie inaczej było w piątek 11 grudnia. Dlaczego czytelnicy tak chętnie sięgają po książki pana Zbigniewa? Opisuję stare dzieje Łańcuta, opisuję jak Łańcut wyglądał przed wojną, w czasie wojny. To jest bardzo ciekawe dla nas, ludzi, którzy nie pamiętają tego okresu. Jak mówi pan Trześniowski, kto będzie pisał o naszym mieście, jeśli nie my sami? Nie podróżowałem gdzieś wiele po świecie, nie znam różnych tych rzeczy. Natomiast ten czas spędzałem tutaj, a tu się też coś ciekawego zawsze działo, prawda? No więc jak o naszych tu sprawach my sami nie napiszemy, to kto napisze, prawda? Kolejna książka o Łańcucie i kolejny sukces wydawniczy. O czym więc możemy tym razem przeczytać? Najstarszym pracodawcy w Łańcucie, jakim był łańcucki magistrat.
tak samo stary jak stary łańcuch. Druga część to jest o burmistrzach łańcuckich, również rzecz bardzo stara, o łańcuckich starostach, potem o ulicach łańcuckich, ale o tych ulicach starego Łańcuta, takie ciekawostki odnośnie łańcuckiego cmentarza. Warto przeczytać, warto zakupić, a może sprawić komuś jako prezent pod choinkę. Pracownicy biblioteki nie próżnują. W tym samym dniu w oddziale dla dzieci i młodzieży odbyły się warsztaty z grafiki artystycznej prowadzone przez Natalię Talarek, absolwentkę Akademii Wydziału Sztuk Pięknych w Łodzi, Wydziału Grafiki i Malarstwa. Utalentowani plastyczni uczniowie ze szkoły podstawowej nr 2 i nr 4 w Łańcucie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności, wykonując zaprojektowaną przez siebie grafikę z wykorzystaniem starej prasy drukarskiej. Ale nie tylko. Czego jeszcze mogli się dowiedzieć? Czym jest grafika? Co to jest grafika warsztatowa? Właściwie grafika jest wszechobecna tutaj w świecie codziennym, w gazetach, w prasie, na banerach, reklamach. Jak powstaje, co jest jej cechą charakterystyczną? Czyli rysunek będący matrycą, tak? Dzisiaj dzieci będą wykonywały właśnie grafiki w technice w klęsłodruku. Najbardziej chciałabym się nauczyć pewnej innego rodzaju plastyki niż tylko malowanie farbami albo kredkami. Tak, osobiście już miałam przyjemność raz robić taki podobny projekt, ale teraz drugi raz z chęcią jeszcze raz go zrobię. Uczniowie mogli się przekonać, że grafika artystyczna jest niezwykle trudną i wymagającą dziedziną. Myślę, że danie możliwości dziecku poznania, jak kiedyś tworzono ilustracje do książek, jak kiedyś artyści, rzemieślnicy musieli się namęczyć, mówiąc krótko, żeby wykonać piękną pracę. No, myślę, że dzieci będą mogły dzięki temu bardziej docenić obecną technikę. Mali artyści spisali się świetnie. Niejedna praca z pewnością nadawałaby się na okładkę książki lub pocztówkę. Kilkadziesiąt osób zgromadził wernisaż wystawy młodej artystki zatytułowany Klaudia i jej świat, a zorganizowany w świetlicy MDK-u w Domu Strażaka na Przedmieściu. Autorem wszystkich prezentowanych prac była niepełnosprawna, lecz niezwykle uzdolniona Klaudia Kochman. Na ścianach i na sztalugach kilkadziesiąt obrazów i szkiców Klaudii Kochman wypełniło pobrzegi świetlicy MDK-u w Domu Strażaka na Przedmieściu. Wystawa była wyjątkowa, bo miała pokazać światu twórczość niepełnosprawnej artystki. Córka naprawdę rewelacyjnie maluje, uwielbia szkicować, jest już tu wiele prac Klaudii i naprawdę jest to trud, bo trzeba faktycznie pomóc w sensie przywiezienia, zawiezienia dziecka po prostu na te zajęcia, ale Klaudia się z niczym nie zniechęca, uwielbia chodzić na zajęcia plastyczne. Co lubisz rysować, nie wiem, drzewa, ludzi, pejzaże? Ludzie, kwiaty. Dla Łańcuta ja bym powiedziała, że jest to pewne wydarzenie, że właśnie człowiek z pewną dysfunkcją potrafi tak wiele czuć, tak wiele pokazać i tak wiele zrobić. Ten wernisaż to przykład, jak sztuka pozytywnie wpływa na rozwój i stan zdrowia niepełnosprawnego dziecka. Ona jest osobą z wadą słuchu, to znaczy słyszącą, ale z afazją padaczkową. Odkąd zaczęła się uczyć języka migowego, jej prace zaczęły pięknie powstawać. Zaczynała po prostu pięknie malować. To, co zobaczyliśmy, to tylko część ogromnej ilości rysunków i obrazów. 15-letnia Klaudia, bardzo pracowita, twórcza i utalentowana, pokazała liczne prace z ostatnich 3 lat swojego życia. Jak Państwo zobaczycie, to jest dzieło z dużą ilością szczegółów, bo ona te szczegóły widzi. Wśród zwiedzających byli m.in. rodzina, przyjaciele, nauczyciele Klaudii, ale także młodzi adepci malarstwa. Imprezę uświetnił występ Moniki Paluch, uczennicy Szkoły Muzycznej drugiego stopnia w Łańcucie w klasie fortepianu oraz wokalistki Anny Paluch we wzruszającej interpretacji znanych utworów muzycznych. Artyści artystom i artyści widzom sprawili, że wieczór ten dostarczył niezapomnianych wrażeń. Grudzień to intensywny miesiąc dla wszystkich jednostek kulturalnych czy sportowych w mieście. Nie inaczej było na hali Mosir. Święty Mikołaj nie mógł pominąć sportowców i 7 grudnia zorganizowano dla dzieci ze szkół podstawowych sportowe Mikołajki. Łącznie do rywalizacji przystąpiło 180 zawodników. Turniej rozegrano w 3 kategoriach wiekowych, klasy 1, 2 i 3. Dzieci rywalizowały m.in. w takich konkurencjach jak sztafeta, zamiana piłek, rzut woreczkiem do celu. W tym dniu żadne dziecko nie wyszło bez słodkiego upominku. 8 grudnia na krytej pływalni odbył się półfinał wojewódzki licealny
olimpiady w pływaniu. W zawodach startowali uczniowie ze szkół średnich z terenu województwa podkarpackiego. Uczestniczyło ponad 100 zawodników i zawodniczek. W tej konkurencji niepokonani okazali się zawodnicy z Leżańska. To oni zgarnęli większość medali i najczęściej stawali na podium. 9 grudnia hala Mosir gościła zawodników w mini piłce ręcznej chłopców, którzy walczyli o Mistrzostwo Powiatu Łańcuckiego Szkół Podstawowych. Mecze rozegrano systemem każdy z każdym, a w zawodach łącznie wziął udział 5 drużyn. Królem strzelców okazał się Bartłomiej Panek z Medyni Łańcuckiej, a najlepszym bramkarzem Rafał Zarzycki z Łańcuta. Interesujesz się telewizją i filmem? To spotkanie jest właśnie dla Ciebie. MDG Telewizja Łańcuch organizuje spotkanie z młodym, ambitnym reżyserem Łukaszem Machowskim. Jego film Szkice z podziemia został uznany za najlepszy film w kategorii sztuka i animacja na tegorocznym Portobello Film Festival, największym przeglądzie kina niezależnego organizowanym na Wyspach Brytyjskich. Łukasz Machowski to łańcucianin, absolwent filmoznawstwa, obecnie mieszkający w Londynie. Zapraszamy serdecznie 29 grudnia o godzinie 17 do Galerii Miejskiego Domu Kultury. Do zobaczenia!